W ramach Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki w miniony weekend rozegrano mecze 9 i 10 kolejki. Hitem było spotkanie najwyżej sklasyfikowanych zespołów Srkwi z Polfarmy Starogard Gdański i Prokam Tczy. Wszystkie spotkania 9 kolejki miały faworytów. Grały zespoły z górnej części tabeli z tymi niżej notowanymi. Niespodzianki nie było, ale nie zabrakło ambitnej walki. W pierwszym meczu Team uległ liderowi Srkwi z Polfarmie 26-88. Różnica blisko 60 punktów w końcowym wyniku mówi za siebie. Prokam Tczy pokonał 60-37 Bolmet, a w ostatnim meczu dnia Devilsom zacięty opór stawiał Dream Team. Ostatecznie Diabły wygrały jednak wyraźnie 64-43. Wszystkie spotkania 10 kolejki były znacznie bardziej wyrównane. Na początek zaledwie różnicą 7 oczek Bolmet wygrał z Dream Teamem. W oglądanym hicie minionego weekendu Srkwi z Polfarma grał z Prokamem Tczy. Był to mecz na szczycie drużyn, mających tyle samo punktów w tabeli. Wielkich emocji nie było, bowiem Prokam grał skutecznie, bardzo mądrze i nie pozwolił rywalom rozwinąć skrzydeł. Tczewianie pokonali Starogardzian 63-45, kontrolując niemal od początku do końca wynik. Starsi panowie w ostatnim meczu przed świąteczną przerwą pokonali Team 51-37. W tabeli pierwszą lokatę zajmuje Prokam Tczy, na drugie miejsce spadła Polfarma, mająca punkt mniej, a na trzecim plasuje się zespół Devils, który rozegrał jeden mecz mniej od drużyn go wyprzedzających. Koszykarzy czeka teraz długa przerwa. Następne mecze Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki zaplanowano 9 stycznia przyszłego roku.